Każde z nich ciężko pracuje na pokładzie samolotu, by pomóc pasażerom dostać się do odległych krajów na całym świecie. Szybka pobudka, szybka kawa, szybki serwis i szybki dojazd do hotelu. Żeby szybko pójść spać, żebyśmy mogli zacząć naszą przygodę i zwiedzanie. Na to czekamy. Nie mogę się doczekać Indii, ale naprawdę nie wiem, co mnie tam czeka, bo słyszałem wiele opinii i negatywnych, i pozytywnych o tym kraju, ale jak będzie, przekonam się sam. Ach, na szczęście niedługo lądujemy. Po przylocie do miasta docelowego dla każdej stewardesy i każdego stewarda liczy się tylko jedno – odpoczynek po długim, pracowitym locie. Pierwszą rzeczą, jaką robię po przylocie, jest wyjęcie mojego małego niezbędnika z walizki podręcznej. A jest to szewka na poduszkę, którą zawsze staram się mieć przy sobie. Nie na każdą poduszkę pasuje, więc po prostu ją nakładam. Jest to zdecydowanie bardziej kwestia higieniczna, ale też fajniej się śpi w zapachu, który się zna. A zapach proszku do prania, czy też płynu do płukania bardzo jest wyczuwalny na poduszce. I zawsze milej przyłożyć twarz do takiego fajnego zapachu.